Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w South Park Kijek Prawdy. Teraz sprawdzamy, co możemy znaleźć w kanałach. Wykonaliśmy już zadanie dla Alagora, ale wciąż pragniemy przygody. O kurwa. Sukinsynt. Mały skurwiel bez kitu się dołączył. Dobra. Podpalę skurwysynu. Tu chodzi o to, bo chcę tego kurwa szczura zabić w sumie. Jak się mega dużo nie oberwał też. Kurwa, jaki damage. Przeniesiono siedliska 4 na 7. Kolejny skrót się otworzył. Zaraz trzeba rozkminić, gdzie byliśmy, gdzie nie. Sprawdzałem to. Co to jest? Tu chyba nie byłem. Nie da się. Jednak się da. O chuj. Ludzie kraby. Kurde, jakaś tajna lokacja. Zajebać tego dużego trzeba chyba najpierw, bo trochę za dużo może nam psuć. Nie wiem, co on próbował zrobić. Gówniane bombardowanie. Aha, już wiem. O skurwie, regenerację ma. Ale chyba deadną, nie? Nie.
Ty co, on ma pełne życie? Czekajcie. Trzeba go kończyć chyba, szybko. No. Dużo ich, nie? Sporo expa. Okej, to może kiedyś będzie można rozwalić. Też pewnie jakiś może skill, tam jest ci Pokémon, to dobrze by było, żeby się udało. Nie, może pierdnięciem? Tak, nie. Może rykiem smoka. Nie, chyba. To musi być, powiem wam, jakiś inna... Jeszcze moc, którą później zdobędziemy chyba. Nie wiadomo, czy fabularnie tu nie pójdziemy po prostu. Chodźmy na razie gdzieś tam. Sporo ekspa za te nietoperze w sumie wpadłem. Mam wrażenie przynajmniej. 44. Z reguły mało, za elfy mało wpadłem. Tego dużego skurwiela. Przecież nie dosięgnę go, nie? Bardzo satysfakcjonująca jest ta gra. To jest jedna z tych gier, które są przykładem tego, że wcale nie musi być nie wiadomo jak tam nasrane znowu na przykład przedmiotów z miliardem jakichś tam statusów, obliczeniami matematycznymi, co ci się, który set ci się lepiej spodoba. Oczywiście nie mówię, że takie gry są złe, które takie coś mają, bo też są spoko. Ale to po prostu to jest niepotrzebne. Wystarczy, że idzie ciekawa historia, śmieszna do przodu i razem z nią ty zwyczajnie zdobywasz jakieś rzeczy po kolei. To będzie wyjście chyba, nie? Aha, okej, ale ja wolę wrócić na dół. Bo jeszcze tu nie skończyliśmy. Tak, czy tu jest jeszcze wyjście? Coś można zrobić. By było. Ale nie wiem co. Nasrać na to?
Czegoś mi brakuje, żeby tu coś zrobić. Jakbym coś miał, to mógłbym A nacisnąć. Dobra, to wracamy. Bo tam też jeszcze wszystkiego nie sprawdziliśmy w tych kanałach. I teraz tak, w prawo, tu, ale tu tylko lucik jest. Mam wrażenie, że jeszcze coś. Rozejrzyjmy się. Tu do góry chyba, nie? Było, ja powiedziałem, że ja nie chcę jeszcze do góry, coś takiego było. Łatwo się pogubić. Tu jest tajne przejście. Tu ta drabina. A tu jakbym o, to. O, łatwo. Teraz. A ona się może zamknąć zaraz. No, dobra. Dobra, to wróciliśmy się tu. Jakbym poszedł tu, jesteśmy tu, dobra. Teraz gdzie ja jestem? Tu były żule, a jak pójdę tu, tam jest to czerwone. To jest. Nie wiem czemu tam nic. A, to jest to, dobra. Okej. Tam będzie to. Tutaj jest to. Tu na górę. Teraz tak. Tu chyba na górę, nie? Nie chciałem iść. I tutaj też mógłbym coś zrobić, ale czegoś mi brakuje, nie wiem o co chodzi. Ale chyba się zbliżamy. Coś tu jest. Kurde, no ale nie, chyba nic nie zrobimy. O, sorry, nie chciałem. Coś byśmy mogli tu zrobić, ale nie wiem o co chodzi. Tam coś siedzi, jakieś gówno. Może... W sumie to zobaczymy, bo może do Alagora pójdziemy. To może on nam powie, że coś nam da. Tu jeszcze można by na dół zejść, ale na razie nie. Dobra, to wyłazimy. Tylko nie wiem, prawda. Chyba na dół. To idziemy do tego gora. Może on nam coś da, bo może tutaj mu wyliczy, że to... On szuka tego, kurde, stwora, nie? On chyba tam jest, ten stwór, kurde. Nawet widzieliśmy ślepia. No prawdopodobnie bardziej właśnie gdzieś tu. Zobaczymy, co nam tam da. Może da nam jakąś przynętę. Wiecie, o co chodzi? Będziemy mogli wsadzić w to gówno albo coś. Zobaczymy. Zobaczymy. Ciężko zgadywać teraz. Hey, Big Nose. You should consider having some work done. Jestem Al Gore, był tu.
A właśnie, zdobyliśmy klucz do garażu czyjegoś, cholera. Czekaj. To nawet nie będzie nigdzie tu. Chciałem zobaczyć, jak to się nazywa. Bo to się nazywało... Albo może to jest tu, bo przecież to miało być do garażu, tylko że... Czekajcie chwilę. Okej? Okay. Tu już byliśmy chyba, nie? To jest jakieś dziwne miejsce. No, o, o. Dobra, wychodzę. Albo do garażu przy domu. Dobra, nieważne. Dobra robota, będę ci przekazywał na bieżąco wszelkie nowe informacje o człowieku, niedźwiedziu, świni. Pamiętaj, by udostępnić aktualności na Facebooku. To jest już? A może później się jeszcze włączy coś? Może się faktycznie coś tam odezwie później, nie? Może to zadanie się rozwinie. To teraz tak. Jesteś dobrym żulem czy złym? I'll give you a good price. Wszystko poziom pierwszy. Peruka emo. To chyba jest potrzebne. Biorę. Może być potrzebne, żeby się z gotami dogadać. Nie wiem, nie jestem pewien, nie znam się. Moment. O, jednak jest napisane, czyli dom. Twój dom. Dom Buttersa. Moja wina, sorry. Dom Cartmana. Dom Stana Kyla. Dom Jimmy'ego. Idziemy zobaczyć do jego garażu. Zdobyliśmy klucz. No. Co jest, kurwa? Mogę się dostać. Czapka błazna, poziom 7. Pokaż. Zwiększa maksymalną liczbę punktów życia o 25. Pipa większa o 1, gdy twój kumpel wykona atak. Chyba jednak wolę to, co mam. Dobra, zobaczmy jeszcze teraz zadania. Zabawy chowanego. Nie wiem, gdzie te dzieciaki się jeszcze mogą chować, ale byśmy je ewidentnie widzieli, no nie? Więc po prostu idąc przez grę, będziemy pewnie ich znajdziemy. Tam coś można zrobić. Jakaś wiadomość od użytkownika Al Gore, czekajcie. O, siema. Are you new? Hey, that means you don't know anything about me, huh? Mogę wziąć to? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Out! Korona druida. Al Gore, ty tam weź ogarnię tego swojego stwora. To nawet niezłe, ale chyba hełm kosmity, który zwiększa 10% mojej ataki, jest chyba lepszy. Jednak, no nie?
Ale ten hełm druida nie byłby taki zły. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. Mapa. No to dobra, idziemy z nimi pogadać chyba, nie? W sumie możemy się przejść z buta, może tych dzieciaków spotkamy. Nie wiadomo, czy się na śmietnikach nie chowają. Ten ludzie pisał do mnie co chwilę? Chuj tam z tymi elfami, mało expa dają. Czy ja wszystkie te domy sprawdzałem już? To jest trochę problem. Jakbym... jest otwarte, dobra, to znaczy, że tu byłem. Można by było to sobie zaznaczyć na przykład, że z jakimś krzyżykiem chociaż, żebyś wiedział, że już zrobiłeś to, nie? Ten co chwilę do mnie pisze teraz. Ale może zaraz się to zadanie rozwinie dzięki temu. Zamknięte. For the life of me, I can't explain how I keep losing all my underpants. Nowe zadanie, usuń Alagora ze znajomych. Jak się usuwa? Może muszę iść i mu powiedzieć, żeby wypieprzał. O skurwysyn. Czekajcie. Muszę iść mu powiedzieć? Tak. Dobra, to on jest jakiś mnięty. To jest Timmy Express zaraz. Przeginasz. Alu. Gor. Więc jesteś młody Algorowiczu, dlaczego nie polubiłeś żadnego z moich postów na Facebooku? Chyba że... No jasne, nie jesteś zwykłym ludzkim dzieckiem, to ty, człowieku, niedźwiedzio, świnia. Teraz cię mamy, walczmy na śmierć i życie. Co za... kurwa, pojeb. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. To jest boss. Dlatego nie mogę przywołać sobie samona żadnego. Spróbujmy profesora Chaosa. Excelsior! Protect the former sort of vice president! Kurwa. I'm low on enchiladas, but I think I can hold out.
I'm hit! Take cover! Ah! 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 Brakuje pipy. Dobra, dobij go może. O kurwa, ciężko jest. Przejebałem. Love the smell of victory and tostada. Przejebałem z Alan Gorem. Pierwszy raz. Musimy tylko się skminić. Chujek, jak przywoła te służby, to trochę lipa, nie? Nie mam lepszego kumpla niż Butters. A spróbujmy po prostu jeszcze raz. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked it? I don't think I like you very much. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! First strike tripping, son. That wasn't so bad. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah! Ten łuk chujowo trochę działa, no? Może bez pierdzenia będzie lepszy. Chyba, że teraz bym tego laseru używał. Mogę sobie zmienić broń, kurde? Można zbadać. Boss, obrzydzenie, więcej informacji. Niewrażliwy na ogłuszenie, sen i wkurzenie. Bo tak. You should have taken this way more seriously. Mogę zmienić broń, bo teraz nie wiem, co. I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Zrobimy tak. Dobra, bo mamy poparzenie. Ładnie. Dobra. Ten ma pełną regenerację. Teraz go kurwa cisnąć trzeba. Ja go nie dosięgnę z tego. Ile on ma życia? 1500. Dobra. Czekaj, czekaj. Albo ich podobijać kurwa póki są. Chociaż jak oni są ogłuszeni, to może się obudzą. Ciężki, ciężka skina.
66, bardzo mało. Teraz tak, ty wpieprzasz znowu dużą miksturę mocy. I dajesz znowu. A oni strasznie psują, nie? A teraz jak są ogłuszeni, to zajebiście wręcz. I jeszcze ten laser od kosmitów, bo by wszystkich ich bił. Ja bym mógł cały czas w górę napieprzeć z nimi. I ich też. I w nich. Co to? Cholera chaosu. Jakieś osłony, kurde. Ci się obudzili. Ale cały czas lecimy, bo ten profesor chaos to będzie nasza chyba... nasz ratunek. I on się cały czas kurwa leczy, no. Więc ja zrobię tak. Jednego mam z głowy, a on się pali. I znowu ciach, kurde. Zobaczymy co tym razem. Oby atak. Losowo przyjechał i brzydko. Kurwa, bo mi się wydaje, że jego skurwiela, tego skurwiela, on się jeszcze leczy, jebany, no. Nie wiem, czy miałem taką siłę po prostu, żeby go zajebać. A z tego łuku to słabo idzie. Próbuję tych tu podpalić. Nie, oni też mają dużo życia, kurwa macie. Dobra, spróbuję się ich pozbyć, chuj. Nie, jednak. Strasznie słabe obrażenia on obrywał od tego. Naprawdę. Dobra, zaryzykuję, spróbuję ich zabić. Może nie od razu zabić, oczywiście. Aj, to jest chyba słabe. Take cover! Nie po naszej myśli. No, on jest zdrowy. Chuj, spróbujmy zabić tego. Słabo to nam wydaje. Trochę. Kurwa, znowu to gówno się wyrzuca.
Można by też na przykład tego jednego zostawić i teraz w niego napierdalać cały czas, tylko że on go zasłania. Bo jak ten jeden zginie, to on może przywołać nowych, no nie? A jak ten jeden będzie, no to... Nie przywoła. Ale nie jestem pewien. On jest... On, tym bardziej, że on nie ma Gnata. Gnat największy syf robił. Spróbuję go cisnąć. On teraz nie ma... Nie, on ma tą regenerację cały czas, kurwa. Gruba sprawa. Nie mam dużo nic do mocy. Chujowo. To nie wystarczy. No dobra, kończymy. Zobaczymy. O, Mariposte, no co za łeb ze mnie. Coś tak ustawił. Pewnie. Więcej się leczy jebany niż obrywa, ale to jest najgorsze. Możemy mieć za niski level na razie na niego. Będzie nas wkurwiał na Facebooku, dopóki nie ogarniemy. On już jest wyleczony. Musielibyśmy cały czas w niego napieprzać, non stop, no nie? Ale ten koleś nam przeszkadza. Chuj, zajebie go. Przeżył. Wyssanie życia. Dobra, on został niby sam. Jeżeli nie przywoła, to może damy radę. Dodało. Zdolności nie wejdą. Pokaż, jak to wejdzie. Też nawet nieźle. 194. Okej, teraz trochę mniejszą regenerację ma. Teraz mu chyba w ogóle nie ma regeneracji w tej chwili. Nie widać na nim tego efektu. Nie ma, no. Ładnie. Zapomniałem, że on nie może siebie wyleczyć. Teraz ma znowu regenerację, skurwel. Może go podpalę. Dobra. Hey.
shit, little buddy. Dobra. I can't die. No. I was almost barely president. Usunęliśmy Algora ze znajomych. Ciekawe, o co chodzi z tym stworem w takim razie, nie? Ucho człowieku, niedźwiedziu, świni. No, udało się. Oczywiście nie muszę mówić, że Al Gore to jest prawdziwa osoba ze sceny politycznej Stanów Zjednoczonych. Zbożowa superpała na CNS, poziom 8. Każdy atak wysysa z twojego celu 50 punktów życia, ale zajebiste. Dawaj to wszystko. I musimy to koniecznie nałożyć. Może być ta modyfikacja. Co to jest? Gdzie to kurwa jest? Ja nie widzę tego. Jak to jest? Może to się zakłada na co innego, na przykład na ubranie. No, każdy atak wysysa z twojego celu 50 punktów życia. Zajebiście dużo to jest. Warto było z nim zawalczyć. A my zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.